Siemka, witam w kolejnym odcinku na kanale. Dziś troszkę coś nietypowego i takiego bardziej luźnego, bo zrobimy sobie przegląd Discorda Drakensanga. Jak sobie tutaj wbiłem, to w ogóle jest info o programie partnerskim dla twórców nagrywających Drakensanga. Tutaj wczoraj zostało dodane. No więc też się zgłoszę, zobaczymy, a nuż zostaniemy przyjęci. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jesteśmy w trakcie trwania maratonu, dziś jest przedostatni dzień, no więc możecie zostawić łapkę, zasubskrybować kanał, bo lecimy potem 1000 subów, napisać jakiś komentarz. Jeszcze chciałbym was zaprosić oczywiście na naszego Discorda, Gwardia Rafika. Są tutaj jakieś ciekawostki, głosowania, można sobie popisać i tak dalej. No plus też często zadajecie jakieś pytania w komentarzach. Nie zawsze, wiecie, jestem w stanie wam odpowiedzieć. No więc tutaj jest dobre miejsce. Jak macie jakieś pytania związane z gierką, jakimiś buildami, to zapraszam. A jak tu nie znajdziecie odpowiedzi, to kolejnym bardzo dobrym miejscem jest do tego Discord Drakensang Online Polska. Tutaj można się dopytać. Są poszczególne kanały, na przykład jakieś pytania i odpowiedzi. Są poszczególne kanały klas. Jest też fajny Discord, który tutaj polecam. No i dobra, ale my przejdźmy do Discorda Drakensanga. Zrobimy sobie tutaj przegląd, bo jest kilka fajnych kanałów, na przykład jakieś memy, jakieś fanarty, więc to wszystko poprzeglądamy. No ale zanim to wejdźmy w ten jeszcze ten program partnerski. No i tutaj ja napisałem sobie odpowiedzi na te pytania, więc tutaj możecie sobie poczytać moje tutaj wypowiedzi, a właściwie odpowiedzi do tego formularza. No i dobra, przesyłam. Też, no, jest, myślę, że może być ciekawie, jakbyś na przykład się zgodzili i miałbym jakieś benefity z tego, na przykład premium plus, możliwość dawania wam jakichś kodów z mrocznymi monetami i tak dalej, to byłoby git. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No i dobra, wracamy do Discorda. No i teraz jeszcze jako tako zrobimy sobie przegląd tych, co po niektórych kanałów. No bardziej bym celował w te na końcu, czyli jakieś fanarty, jakieś memy. To myślę, że będzie całkiem git. No ale tutaj są jeszcze takie kanały jak aktualizacje, jak tutaj kody bonusowe, gdzie się pojawiają najnowsze kodziki. Kalendarz eventowy, gdzie mamy info o eventach, jakie będą. Jakieś tutaj From Zero to Hero. Tutaj właśnie jakieś poradniki dla danych klas, jakieś głosowania, o co to takiego, o widzicie nawet. No i dobra, lecimy sobie z tymi fanartami. Ja tutaj ten początek widziałem, więc też ta reakcja nie będzie taka pierwsza na tych, co po niektórych fanarcikach. Tutaj mamy jakieś logo Drakensanga, no wygląda to naprawdę super. I ta osoba tworzy właśnie tutaj na tych fanartach. Będzie więcej jej prac. No i są naprawdę gigaładne, no ale to zobaczycie jeszcze. Mamy tutaj też polskie smaczki, jest tutaj zepsuty ze swoim fanarcikiem. Lecimy dalej. Tutaj kolejne logo Drakensanga. Tutaj cyk 9 maj. I tutaj Emilia. No jest to naprawdę gigaładne. Bardzo mi się podobają tej osoby fanarty. No są śliczne, to na pewno. Tutaj mamy smoka, tutaj czachę. No wygląda to naprawdę git. O, to mnie za pierwszym razem rozbawiło. Mamy tutaj narysowanego smoka. No piękne dzieło. O, tutaj też smok. No do tamtego się nie umywa, no ale też jest bardzo ładny. Dalej. Lećmy w górę. Mały dragon. Tutaj ogólnie no, większość jest naprawdę takich, że widać, że ktoś się postarał i że naprawdę są gitem. Więc co? Jeszcze trochę poprzeglądamy. O! Tutaj. Ale to jest ładnie narysowane, no. To jest na kartce papieru. No i jest to wow, no. Cóż mogę rzec, no, wygląda to bardzo ładnie.
Ogólnie no, moglibyśmy lecieć w górę i tak dalej, bo tego jest jeszcze troszkę. No ale te fanarciki są naprawdę giga fajne. No i to chyba jest mój ulubiony kanał na tym Discordzie. No bo te dzieła są naprawdę, naprawdę fajne. Spoiler, a kliknę. No dobra, więc tutaj możecie sobie sami zobaczyć, a my lecimy teraz na memy. No i poprzeglądamy sobie te, co po niektóre memy. No i lećmy tutaj. Drakensang, ja i cyk. Niestety. Kiedy Big Point ogłosi nowego Mauta? Oczekiwania, rzeczywistość. To jest giga dobry mem. To roześmiałem się. No i tutaj mamy nową klasę. Tak będzie wyglądać, potwierdzone. No i jest tutaj kilka perełek na pewno. Niektóre bardziej, niektóre mniej mi się podobają. O, to też jest git. Ten nowy konie. To jest naprawdę dobry ten, a właściwie kucyki, to dobry materiał do właśnie memowania. No i dobra, no. Można byłoby tu przeglądać. No ale zachęcam was, żebyście sami tutaj co nieco poodkrywali. No i co, chyba będziemy kończyć. Zapraszam właśnie na te trzy Discordy, które zostały polecone w dzisiejszym odcinku. No i co, zapraszam na jutrzejszy odcinek. Nie mam pojęcia jeszcze z czego. Dzięki, że oglądaliście. Zapraszam na kolejne odcinki. Zostawcie suba, lajka. Trzymajcie się, no i do następnego. Cześć.